siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się dzisiaj trzecie i zarazem ostatnie w naszym kraju ślubowanie sportowców przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Nominacje do olimpijskiej reprezentacji Polski otrzymali dzisiaj przedstawiciele lekkiej atletyki, sprintu kajakowego, kolarstwa górskiego, szosowego i torowego, zapasów, szermierki czy też halowej piłki siatkowej. W tym ostatnim gronie znaleźli się sportowcy z naszego regionu, w tym m.in. pochodzący z Kędzierzyna Koźla Kamil Semeniuk czy przedstawiciele grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle i Unii Opole. W odniesieniu do męskiej siatkówki warto odnotować, że w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Plus Liga będzie mieć wyjątkowo silną reprezentację. Aż 35 graczy i 5 trenerów, których w przyszłym sezonie będziemy mogli oglądać na polskich parkietach, znalazło się w kadrach aż 12 drużyn narodowych. Wyjeżdżałem już z ligi, która miała swoją markę i była na bardzo wysokim poziomie i była wtedy Ligą Mistrzów Świata. Wracam i na papierze rzeczywiście wygląda to tak, że całe rozgrywki zrobiły krok do przodu, poszczególne kluby rozwinęły się. Było już o to trudno, a jednak coraz lepsi zawodnicy i w coraz lepszych momentach swoich karier trafiają do Polski. Cieszę się bardzo z tego, bo po tylu latach budowania silnej, mocnej Plus Ligi zasługuje ona po prostu na to, żeby być jedną z najlepszych lig na świecie. Taką jest. W reprezentacji Polski oprócz wspomnianego Semeniuka zagra dwóch siatkarzy Zaksy. Są nimi Bartosz Kurek i Marcin Janusz. Dwóch innych przedstawicieli tego klubu zobaczymy w ekipie Stanów Zjednoczonych, Erika Szodziego i Davida Smitha. Zaś trener kędzierzyńskiego zespołu Andrea Gianni poprowadzi reprezentację Francji. Natomiast w reprezentacji Argentyny zagra Nicolas Zerba z PSG Stalinysa. Zmagania siatkarzy i siatkarek będą toczyć się przez całe Igrzyska od 27 lipca do 11 sierpnia włącznie. W Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyły się czwarte lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy do lat 18. W zawodach wzięli udział m.in. sportowcy startu namysłów. Emil Mikuśkiewicz, ustanawiając swój nowy rekord życiowy w trójskoku 14 m 70 cm, awansował do finału konkursu, w którym zajął ostatecznie 12. lokatę. Mniej szczęścia miała natomiast Zuzanna Kozan, która z powodu doznania kontuzji wycofała się z rywalizacji w czempionacie. Reprezentacja Polski zakończyła Mistrzostwa Europy z 8 krążkami na 2. miejscu w klasyfikacji medalowej. Za nami kolejna już edycja festynu sportowego z Wiktorią Chruścicę. 3-dniowe wydarzenie sportowo-kulturalne jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rozpoczynamy tradycyjnie w piątek biegiem po chrust. 100 uczestników, fajna zabawa, zakończona piątkowym wieczorem dyskoteką. Sobota, turniej amatorskich drużyn, 11 drużyn, rozgrywki w drużynach 5-osobowych, bramkarz, wieczorem zabawa. A w niedzielę, jak co roku na finał festynu, doszło do nietypowego, lecz bardzo ciekawego meczu piłkarskiego pomiędzy Protekt Wiktorią Chruścicę a szczypiornistami Korotop Gwardii Opole. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby zainaugurować nasz sezon, fajne spotkanie w przyjaźnej atmosferze. Tam było parę ślizgów, parę sytuacji takich troszeczkę mocniejszych, ale najważniejsze, że wszyscy skończyliśmy mecz zdrowi. Mecz od początku bardzo dobrze układał się dla szczypiornistów, którzy do przerwy prowadzili 2-1 po golach Fabiana Sosny i Marka Hryniewicza. Dla gospodarzy w pierwszej odsłonie trafił zaś Marcin Pietruszka. Po zmianie stron dla Gwardii na listę strzelców wpisał się jeszcze Andrzej Widomski z rzutu karnego oraz Piotr Jędraszczyk. Zaś dla miejscowych celnie przymierzyli Lukas Janus, Amadeusz Marek oraz Mateusz Glinda. A co za tym idzie, po wyrównanym 60-minutowym spotkaniu obie drużyny schodziły z boiska z remisem 4-4. Na pewno zawodnicy Gwardii nas zaskoczyli swoim poziomem. Może w drugiej połowie troszkę gdzieś tam fizycznie wybieganiem przeważaliśmy, aczkolwiek mecz moim zdaniem i tak był bardzo wyrównany, na co zresztą wskazuje wynik. Zaskoczyli nas, ponieważ myślę, że jakby grali na co dzień na tego typu boiskach, tego typu sport, no to myślę, że a klasie okręgówce by byli w stanie się utrzymać. Oceniam to bardzo dobrze. Nie schodzimy w dół, bo rok temu mieliśmy remis, były też karne. W tym roku też mamy remis już bez karnych. Wygląda to coraz lepiej w naszym wykonaniu, więc idzie to w dobrą stronę. Kolejna edycja festynu sportowego w Chruścicach już za rok.